Check, 1, 2, 2. Witam bardzo serdecznie w naszym podcaście Tak Brzmi Miasto. Nazywam się Michał Wójcik, a moim gościem dzisiaj jest Magda Hołyst, Artist in Bloom. Jest moim gościem nie bez powodu, ponieważ łączy nas wspólna historia działania w branży muzycznej. Mieliśmy okazję nawet podziałać wspólnie chyba dwukrotnie, z tego co pamiętam. A nadarzyła się okazja, czy zbliża się okazja do tego, żeby tę współpracę nieco zacieśnić, czy zagęścić w związku z Tak Brzmi Miasto Inkubator 2021. Cześć Magda. Cześć Michał i cześć wszystkim słuchaczom. Tytuł tego odcinka to Zacznij od siebie, ponieważ realizujemy w tym miesiącu temat przewodni Początek i taki to przewrotny tytuł postanowiliśmy nadać właśnie temu odcinkowi. Zacznij od siebie. Będziemy powoli zmierzać do tego, żeby wyjaśnić wam, o co chodzi z tym tytułem. Tymczasem chciałbym się zapytać, Magda, w takim razie, o co chodziło na tych warsztatach, które miałeś okazję prowadzić dla Tak Brzmi Miasto, ponieważ zdradzę wam tylko tym, którzy nie byli, że odbyły się one w ramach Summer Campu Tak Brzmi Miasto Inkubator chyba w 2019 i Summer Camp był bardzo, bardzo przeładowany informacjami. Była wiedza, wiedza, jeszcze raz wiedza, a twoje warsztaty wszyscy wspominają jako te, na których mogli wziąć oddech i nieco odpocząć. O co chodziło? Nie wiem, od czego zacząć, bo dużo ciekawych informacji pojawiło się w twojej zapowiedzi tego pytania, bo tak sobie myślę, że rzeczywiście było w tym warsztacie sporo oddechu, bo żeby nasi słuchacze mogli sobie wyobrazić, jak ten warsztat wyglądał, wyciągnęłam całą naszą, co by nie było, całkiem sporą ekipę, ponad 40 osób na świeże powietrze i zaprosiłam ich do ćwiczeń związanych z marzeniami i z wizualizowaniem sobie swojej przyszłości. Stąd też wyjście na świeże powietrze, ponieważ wykorzystywaliśmy przestrzeń i traktowaliśmy ją bardzo symbolicznie, zaznaczając w różnych miejscach tej zielonej, słonecznej, niezagraconej, nieciasnej. To pamiętam, to był taki za kawał zielonej trawy, ładna przestrzeń, gdzie mogliśmy sobie zamarkować różne momenty w czasie, czyli jakiś fragment tej przestrzeni symbolizował naszą przyszłość za rok, jakiś inny fragment symbolizował przyszłość za 3 lata, jakiś inny za 5 i robiliśmy podróż w czasie, zastanawiając się, co właściwie byśmy chcieli w takim długofalowym wymiarze w związku z rozwojem naszej drogi w branży muzycznej. Dla wszystkich było to jakimś takim oddechem, chyba głównie dlatego, że było to nietypowe, bo wszystkie, czy większość pozostałych zajęć bardzo, bardzo mocno skupiała się właśnie na warstwie merytorycznej i na podawaniu bardzo dużej ilości zagęszczonej wiedzy, a tutaj mogli uczestnicy samodzielnie jakby podjąć tą podróż, czyli nieco inaczej podejść do wykonywanego ćwiczenia. Czy taki typ w ogóle działania to jest coś bliskiego, czy jest to typowe działanie w warsztatach Artist in Bloom? Te nasze warsztaty bardzo często odbiegają od znanych formuł warsztatowych w branży muzycznej. Natomiast ja mam takie poczucie, że kontent merytoryczny aż tak bardzo się nie różni, no bo my stawiamy, takim jednym z naszych najważniejszych celów edukacji to jest stawianie na bardzo konkretnej, dobrze usystematyzowanej wiedzy, na narzędziach. Pracujemy też dużo na case study, bo mamy takie poczucie, że opowiadanie
storytelling, historię i analizowanie poczynionych przez innych artystów kroków przynosi bardzo fantastyczne rezultaty i daje takie uczestnikom edukacji wyobrażenie, jak to dane narzędzie zastosować w praktyce. Natomiast mam takie poczucie, że często ta fantastyczna wiedza, które jak wiemy w branży muzycznej, zajmujecie się wy też od wielu lat edukacją, więc to są kopy po prostu informacji, bardzo często różnych takich niuansów branżowych, kruczków prawnych, tych edukacyjnych obszarów wiedzowych jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast forma, my tutaj pracujemy po prostu dużo formą edukacyjną, ponieważ mamy świadomość tego, że takie formuły bardzo dobrze znane ze szkół wcześniejszych naszych, oboje tutaj jesteśmy wykształconymi osobami, które dosyć sporo spędziły w procesie edukacji swoich, więc dobrze wiemy, że najpopularniejsza forma edukacji to jest dosyć pasywna forma edukacji, gdzie jest ta osoba, edukator, nauczyciel, trener, tutor, którzy są tymi, którzy wiedzą i są uczniowie, którzy mają tą wiedzę przyswoić, ale jak potem tą wiedzę przełożyć na praktykę, to już zaczynają się trochę schody, więc my bardzo dużo, oprócz tego, że staramy się zdefiniować, co ludzie potrzebują, jakich kompetencji, jakich umiejętności dzisiaj, jakich będą potrzebować jutro, oprócz takiej pracy właśnie badawczej wokół tego, czego się uczyć, staramy się bardzo praktycznie tyle samo wkładać energii w to, żeby zastanawiać się, w jaki sposób uczyć, szukając różnych innowacyjnych formatów, które w dużej mierze angażują elementy właśnie eksperymentu, praktyki, próbowania i w cudzysłowie, mówiąc tak trochę kolokwialnie, przepuszczanie przez siebie. Czyli ja na przykład wolę, bo jak pamiętasz ten warsztat nasz, on miał dwie sekwencje. Czyli najpierw wpuściłam naszych uczestników w działanie, czyli zachęciłam do tego, żeby sobie pewne rzeczy pewnych rzeczy doświadczyli, nie tylko w wyobraźni, w głowie, licząc, analizując, ale też sprawdzając, jak to się ma na poziomie ciała, na poziomie emocji. Sprawdzaliśmy bardzo różne poziomy, tak zwane logiczne, tematu przyszłości, no ale potem wróciliśmy do sali i rozmawialiśmy o tym, jak się projektuje cele, jak się buduje strategie, jakie tam są kluczowe elementy wiedzowe, narzędziowe i jakie tam są procesy. Więc tutaj jest też ważny ten balans, żeby móc uzupełniać i też jakby wchodzić w różne sposoby i na różnych poziomach też wchłaniać nowe doświadczenia, wiedzę, informacje, narzędzia, procesy. Okej, dużo mówiliśmy o tym, w jaki sposób ten warsztat się odbył, czyli właśnie o tych nowych formułach, czy innowacyjnych formułach. I o tym mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję zamienić słowo przy okazji tego, co nadchodzi, co na horyzoncie w związku z inkubatorem 2021. Natomiast chciałbym na chwilę przejść do tego jakby meritum, czyli czego dotyczył warsztat. Już o tym wspomniałeś, bo to jakby praca z wizją czy z celami. O to chodziło, żeby przebyć podróż w czasie i zobaczyć, jak te nasze cele się zmieniają, do czego nas doprowadzają w ciągu kilku lat. I skąd w ogóle pomysł na to, żeby tematem takich warsztatów była wizja czy cel? Wiesz co, to mogłabym odpowiadać na to pytanie, przyznam szczerze, godzinami, bo to jest jeden z takich bardzo ważnych obszarów w ogóle też w naszej pracy w Artist in Bloom. Dla nas cel jest takim bardzo podstawowym, codziennym, bym powiedziała, narzędziem, które porządkuje działanie.
i pomaga tym działaniom być sensownymi, zgodnie z naszymi wartościami, założeniami, predyspozycjami, czasowymi możliwościami, więc bardzo często cel jest rozumiany jako taki, wiesz, taka wielka rzecz, do której my mamy dążyć. To jest jedno ze sposobów rozumienia celów, ale cel też może być po prostu bardzo fajnym narzędziem, które pomaga nam zorganizować może informacje na temat tego, czego my chcemy. Pozwala nam doprecyzować, pogłębić świadomość na temat tego, czego my chcemy. Pomaga nam policzyć, sprawdzić, jakie zasoby są potrzebne. Więc to jest takie też narzędzie do eksploracji, o co tak naprawdę nam chodzi i czego nam potrzeba, żeby to coś zrealizować. W branży muzycznej w ogóle mam wrażenie, że cele są takim narzędziem kluczowym, chociażby z tego względu, że niezależnie jaki proces weźmiemy pod uwagę, czy jest to wydawanie płyty, czy budowanie swojej widzialności, swojej rozpoznawalności na rynku, czy też tak jak się, ja też półtora roku temu na kampie zajmowałam tematem eksportu, więc to już w ogóle te procesy tutaj przy eksporcie to są lata, żeby zbudować, w ogóle mieć szansę, żeby zbudować stabilną pozycję. Więc jak sobie pomyślimy o tym, że jakiś proces jest rozłożony na rok, dwa lata, trzy lata, no to zaczynamy zupełnie inaczej podchodzić do czasu, do planowania, do naszych zasobów. Dlatego też jest nam potrzebna wizja, bo wizja, ja podchodzę do wizji jako reprezentacji wyobrażenia tego naszego celu końcowego. No bo jakby cele mamy krótkoterminowe, długoterminowe i wizja jest tym, co nam pozwala to wszystko spiąć ze sobą w całość i nadać całości kierunek i zobaczyć, jaka jest dynamika pomiędzy poszczególnymi naszymi aktywnościami. Więc tak jak nawet sobie myślę o Was teraz, że robicie właściwie jednocześnie dużo bardzo ciekawych elementów. Dzisiaj spotykamy się na podcaście, ale zaraz rusza inkubator. Oprócz tego jest camp, jest konferencja i wszystko tak naprawdę to się u Was składa na pewną spójność, całość i taką całościową misję Waszych aktywności, czy ten właśnie to Wasze True North, do którego Wy dążycie. Nie byłbym sobą, jakbym trochę nie zwrócił rozmowy w kierunku tej edukacji tradycyjnej. Sam nie mam z akademią muzyczną albo z edukacją muzyczną nic wspólnego na szczęście, natomiast obserwując czy z relacji znajomych studentów czy wykładowców, wiem, że nie tylko te metody jakby są niezbyt innowacyjne, czyli raczej jest ta wiedza podawana pasywnie, tak jak wspomniałaś, ale też samo meritum, nie sądzę, żeby był tam poruszany temat jakiejś wizji, czy celu, czy pomysłu na siebie. Jak w Twoim, znaczy właściwie już po części odpowiedziałaś na to pytanie, ale jak istotna jest Twoim zdaniem wizja na samego siebie, jeśli chodzi o artystów? Dla mnie jest ogromnie ważna, dlatego że wizja, znowu możemy do tego podejść, bo ja też podejrzewam, że wśród słuchaczy na pewno znajdzie się spora grupka, która na słowo wizja czy na słowo marzenia poczuje ciarki na plecach, bo kojarzą się one bardzo często z takim, jak cytuję to, co ostatnio na przykład usłyszałam, hollywoodzką wersją pracy z celami, tudzież amerykańską wersją pracy z celami i takie ma dziwne to konotacje, bo my na przykład zajmujemy się marzeniami od strony naukowej, więc my podchodzimy do marzeń bardzo serio, dlatego że mamy dostęp do bardzo ciekawych danych, faktów naukowych, które mówią, że na przykład nasza praca z wyobrażeniami przyszłości jest jednym z absolutnie kluczowych procesów mentalnych, które są współodpowiedzialne za nasze zdrowie psychiczne.
albo nasza umiejętność pracy z marzeniami, czy pozwalanie sobie na takie świadome też marzenie, przekłada się na naszą umiejętność realizacji tych celów i planowania. Więc to jest też taka umiejętność snucia pewnych wyobrażeń na temat przyszłości, znowu potrafi być bardzo poręcznym narzędziem w naszych rękach. To jest tak, jak wiesz, na przykład my pracujemy nad różnymi projektami w Artisting Bloom i im więcej my sobie powyobrażamy na samym początku, to tym lepiej my potrafimy potem pracować w takim procesie przekładania tego na konkretne cele, projekty, procesy działania, a potem jest nam lepiej zarządzać tym projektem. I to nie znaczy, że wszystko uda nam się przełożyć jeden do jeden, tylko jest to na pewno pewien materiał, który pozwala nam odpowiedzieć też na kluczowe pytania. I to jest taki drugi kawałek tej mojej odpowiedzi na twoje pytanie. Dlaczego ta wizja jest taka ważna? Bo tam zawarte są takie najważniejsze informacje na temat nas, naszych potrzeb, naszych wartości, naszej tożsamości. Tego, takie mam poczucie, nie zawsze dają takie praktyczne i bardzo konkretne uziemiające cele. Wizja jest czymś, co dotyka w ogóle naszego jestestwa, naszego poczucia sensu. Bardzo często pomaga nam odpowiedzieć na takie duże i czasami przerażające może pytania, w ogóle po co ja w ogóle chcę w tej branży funkcjonować, dlaczego ja chcę tworzyć muzykę, dlaczego ja chcę być artystą. Temu też służy wizja i jeżeli sobie na te pytania w którymś momencie nie odpowiemy, a warto, im szybciej zaczniemy próbować, tym lepiej, to mamy, pojawia się ryzyko na przykład chaosu, że nie będziemy wiedzieli, jakie decyzje podejmować, będziemy mieli trudność z priorytetyzacją, ale też, że będzie nam łatwo, wiesz, będziemy sięgnąć jak gąbka wszystko co zewnątrz, czyli co nam podpowie ekspert, edukator, wytwórnia, to my będziemy to traktowali jako prawdę objawioną. Dokładnie. Przypomina mi się, to już urosło do rangi takiego powiedzenia u nas w szeregach uczestników, tak brzmi miasto. Słynna odpowiedź Bartosza Stawiarza na dowolne pytanie. Ta odpowiedź brzmi: to zależy. I tak naprawdę w branży muzycznej nie ma gotowych odpowiedzi, jak pewne rzeczy trzeba robić, ponieważ nie ma jednej odpowiedzi, jak rzeczy trzeba robić. Jest mnóstwo sposobów, mnóstwo dróg, żeby dotrzeć do danego celu. I faktycznie teraz sobie, jak to mówiłaś, to oczywiście przeglądam, przelatuje mi przed oczyma moje własne życie i moje własne wybory dotyczące branży muzycznej i zresztą chyba nie tylko, czy wybory moich znajomych muzyków, którym bardzo często staram się kibicować i gdzieś z nimi być, ale też obserwować, żeby się po prostu uczyć na tym jakich wyborów dokonują. I oczywiście przeleciały mi takie wybory i takie skakanie właśnie, że tu gdzieś usłyszę od kogoś jakąś mądrą rzecz, to teraz jestem neofitą nowego trybu, nowego podejścia i teraz będę robił to przez miesiąc, ale za miesiąc usłyszę znowu coś nowego i znowu będę robił coś zupełnie innego. I to faktycznie jakaś spójna wizja, czy spójny taki globalny cel, czy misja, jakkolwiek to nazwać, może pomóc dokonywać tych mikrowyborów. Ale zastanawiam się, bo ja nie mam ciarek na słowo marzenia. Nie boję się tego słowa, chociaż niezbyt często go używam. Natomiast nad wizją i jakimś takim projektowaniem przyszłości zastanawiam się sporo, ale chyba tak zdałem sobie z tego sprawę, że też w jakiś sposób trochę unikam odpowiedzi na to pytanie właśnie, jakie są te marzenia, jaka jest ta wizja. Bardzo często zagrzebuję się w jakichś działaniach bieżących, bo one z wielu względów są wygodniejsze. Mogę się skupić tu i teraz na robieniu, nie wiem, nagrania, albo na wysyłaniu mailingu, albo na reklamie na social mediach. I to jest takie, że to jest najważniejsze teraz, niczym innym się nie zajmuję. I zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem w ogóle jakąś taką próbą
ominięcia tej odpowiedzi, jaka jest ta wizja. I że to jest dla mnie cholernie ciężki temat i cholernie ciężka odpowiedź na to, gdzie chcę zmierzać i kim chcę być i po co miałbym robić muzykę, albo po co miałbym robić Tak Brzmi Miasto. Czy spotkałaś się z tym, że to jest takie problematyczne i że ktoś ucieka od tego? No pewnie, pewnie. Bo bardzo ci dziękuję, że to wniosłeś, bo to jest o bardzo ważnych rzeczach mówisz, które ja traktuję jako taką część składową pracy z wizją, czy tak jak mówisz, z projektowaniem przyszłości i super też, że używasz tego określenia. My też się bardzo lubimy, czyli projektowanie przyszłości. Bo planowanie mi się kojarzy z takim, wiesz, że tu uda nam się coś zrobić jeden do jeden, a my stosujemy takie metody, które w ogóle w pandemii po prostu przeszły jakiś pięciokrotny test sprawności i uzyskały tytuł mistrzowski, czyli tak zwane projektowanie i prototypowanie, czyli mamy jakąś wizję, robimy na przykład prototyp, nie wiem, tworzymy wizję jakiegoś projektu, tworzymy prototyp, czyli okej, to jak teraz chcemy to zorganizować, jakie są etapy, jakie są najważniejsze klocki, układamy to i dopiero zanim, wiesz, zaczniemy, ruszymy do działania, to sprawdzamy, dobra, czy to nam się składa w całość, czy tu nie brakuje nam czasu, czy tu nie będziemy przypadkiem, jak zaczniemy to realizować, wodzić nosem po ziemi. Więc to jest też takie, mamy bardzo, ja to mówię, takie podejście na ugiętych nogach, tudzież taniec z celem. Czyli jakby cele są nie tylko od tego, żeby pomóc nam wytyczyć drogę, ale też po to, żeby zmienić ten cel. Ja wiem, że teraz może to brzmi jak masło maślane, ale to się też odwołuje do konkretnej teorii z procesu twórczego, teorii interakcji twórczej Edwarda Nęcki. To jest bardzo ciekawa teoria, która pokazuje właśnie dokładnie to, jak cel działa, że my czasami wytyczamy sobie ten cel po to, żeby go zrewidować, bo okazuje się, że jak zaczynamy myśleć, jak zrealizować ten cel, to czegoś nam brakuje, musimy wydłużyć timeline albo trochę go, wiesz, zredagować i wtedy dopiero dzięki temu, że wyznaczyliśmy cel i potem go zewaluowaliśmy i zaktualizowaliśmy, jesteśmy w stanie go rzeczywiście zrealizować sukcesem. Bo tak, przepraszam, że na okrętkę odpowiadam na twoje pytania, ale tu dużo takich pada, takich mam wrażenie drobnych rzeczy, które robią wielką różnicę. Czyli właśnie to rozumienie celów, dlaczego ludzie mają opór przed określaniem celów, bo bardzo często myślą, że jak sobie wyznaczę cel, to teraz po prostu smycz i kaganiec. I po prostu na ślad do celu, a to zupełnie, zupełnie też nie o to chodzi. I myślę, że z wizją też jest podobnie. Mam ochotę zawsze taką pokazać ludzką twarz wizji, czyli to wizja nie tylko jakby służy temu, żebyśmy, wiesz, zobaczyli horyzont naszych działań i to nasz, wiesz, to nasze osobiste Eldorado, ale też po to, żeby dostać informację zwrotną. Czyli w tym ćwiczeniu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, ludzie mają bardzo różne doświadczenia. Większość osób przeżywa taki moment wow, bo nagle pojawia się jakiś nawet czasami fragmencik wyobrażenia przyszłości, gdzie oni czują, że coś dostają taką, widzą jakiś kawałek, wiesz, przyszłości, który jest bardzo spójny z nimi. To powoduje, że wiesz, przychodzi jakiś nowy pomysł do głowy. Potem dużo fajnych rzeczy się zadziewa. Ale jest też tak, że czasami ktoś doświadcza uczucia może nie lęku, ale takiego niepokoju. I wtedy to jest świetny moment, żeby zobaczyć, a co to jest? Jakby co za tym stoi? Z czego myślę, że to się bierze? A co na przykład mógłbyś w tym wyobrażeniu przyszłości zmienić, żeby trochę mniej tego czuć, a więcej czuć tego, czego czuć chciałbyś. To też są znowu ważne pytania przy wizji. Co ty chcesz czuć, jak sobie wyobrażasz swoją przyszłość? Właśnie mówisz o takich dwóch typach reakcji, że bardzo, bardzo dużo było tych reakcji właśnie pozytywnych na zasadzie, że wow, coś zobaczyłem, co było niedostępne do tej pory dla mnie. Mhm.
Ale pamiętam, że pojawiły się też takie reakcje, że a w ogóle to ćwiczenie, to w ogóle mi się nie podobało, nie chciałem w nim brać udziału. I myślę sobie o takiej reakcji właśnie, jakby, jak ja sobie myślę o tym ćwiczeniu, mam też jakiś taki opór w sobie przed robieniem takich ćwiczeń, przed myśleniem w ogóle o takich ćwiczeniach, które wyciągają mnie trochę z ławki szkolnej, z ławki, w której siedzę sobie wygodnie, ktoś opowiada o branży, ja tylko kiwam głową, no tak jest, wiem, tak jest. Muszę wyjść z tej ławki, wykonać jakiś trud, który faktycznie wprowadza mnie w jakiś lekki niepokój, bo mam opór przed tym projektowaniem przyszłości, przed tą wizją. I zastanawiam się, czego to dotyka. Trochę tu się tak wam uzewnętrzniam, ale po pierwsze wierzę, że to jest bardziej uniwersalne niż tylko moje, a po drugie, do cholery, to mój program, mogę. Więc zastanawiam się, bo z całym projektem Tak Brzmi Miasto dużo łatwiej mi o coś takiego, o właśnie jakieś myślenie o przyszłości, zastanawianie się, gdzie to wszystko zmierza. Natomiast z zespołem i z działalnością artystyczną, czy z moim życiem jako artysty, jest mi cholernie ciężko. I to jest jakiś taki delikatny obszar dla mnie, tak osobisty. I chyba tak sobie myślę, że teraz mam opór przed wizją w antycypacji porażki po prostu. Z jakimś takim ogromnym strachem się mierzę, że jak sobie coś zaprojektuję, coś sobie wymyślę, to się to nie stanie. I że i tak nie mam co zaczynać, bo i tak się nie stanie. Bardzo ważne się z tym dzielisz, dlatego że to jest, myślę, doświadczenie wielu osób. Nie każdy tylko może ma odwagę o tym mówić głośno i na forum, więc świetnie, że to wnosisz i że możemy się też tym w rozmowie tego dotknąć, tym się jakoś zaopiekować. Wiesz, nie będę tutaj, trochę będę uciekać przed takimi generalizacjami. Tutaj chętnie skorzystam z Bartka Stawiarza komentarza, bo widzisz, to zależy. bo mam takie poczucie, żeby też tej wizji nie zostawiać takiej samotnej. Bo to myślenie o tym, że może się nie udać, czy może się nie powieść, super i wizji, i tym myślom, jakby dać trochę nogi i uziemić. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że na przykład w naszej praktyce, w naszych procesach ta wizja to jest tylko element pracy, bardzo często początkowy, po to, żeby w ogóle zobaczyć, co tam człowiek chce, czego on szuka, co jest tam dla niego ważne i żeby to zamarkować, naszkicować, czy bardziej dokładnie poznać, ale to jest dopiero początek, bo potem zaczyna się właśnie praca z, też tutaj hasło, klucz w waszych działaniach, ze strategią, czyli moim sposobem na to, jak zrealizować ten plan. I tutaj pojawia się bardzo, bardzo dużo takich elementów, które pozwalają nam i pracować z czasem, czyli z planowaniem długo-krótkoterminowym i z zarządzaniem tym aktywnościami, które w ramach danego czasu chcemy się zająć. Tam zaczynamy się bardziej zastanawiać nad zasobami, czego potrzebujemy, czego potrzebujemy się nauczyć, co potrzebujemy pogłębić. I tam jest też przestrzeń na ewaluację, czyli zastanawianie się co jakiś czas, co działa, a co kompletnie nie, co mogę zrobić inaczej, czego więcej, czego mniej. I nagle jakby z tą wizją zaczynamy schodzić troszkę na ziemię. Ona staje się, po pierwsze, widzimy ją w mniejszych, bardziej ogarnialnych częściach, więc już nie jest taka duża i czasami przytłaczająca, tylko jest namacalna i mierzalna. Ale też tutaj jest taki ważny też kawałek, że ona staje się też, ta praca, która nagle pokazuje się dla nas do wykonania, staje się też bardziej elastyczna. Czyli zaczynamy też zmieniać poprzez ewaluację, poprzez działanie i realizację.
I tutaj jakby zaczynamy, ta praca z obawą przed porażką nie jest, wiesz, takim umysłowym konstruktem, który się pojawia jako pewna emocja, czasem przekonanie, obawa, czyli pewna, wiesz, pewien fenomen w naszej głowie, tylko jesteśmy w stanie to przełożyć na bardzo konkretne narzędzia i działania tu i teraz. I też chyba tym samym w jakimś sensie zminimalizować ryzyko porażki, bo jak się rozbierze na czynniki pierwsze, tak jak mówisz, czyli powiedzmy wizję przełoży się na strategię, strategię na konkretne działania, czasem mikroskopijne wręcz, to okazuje się, że o ile całość potrafi być przytłaczająca, to pojedyncze zadania okazują się całkiem realne do wprowadzenia w życie. Jest w tym coś. Mogę ci też, Michał, podać taki ciekawy przykład. Niestety nie mogę podać nazwy zespołu, bo tutaj musiałabym się zapytać, czy mogę tą historię jakoś jeden do jeden podać, ale bardziej chodzi o schemat. Jakiś czas temu rozmawiałam z menedżerem zespołu, który w krótkim czasie zrobił naprawdę bardzo fajną karierę w Polsce i to była osoba, która była naprawdę wiele lat temu na warsztatach naszych właśnie na temat celu, wizji, strategii. I która po prostu wzięła te narzędzia i zaczęła je stosować wraz z zespołem. I zespół miał jakieś swoje marzenia związane z występem na jakimś dużym festiwalu i wnosili te pomysły bardzo często do rozmów z menadżerem i mieli taki moment, że mówią, opowiadają, że chcieliby to, a potem tak właśnie siadali, bo jak już wypowiedzieli te wspaniałe marzenia, to mieli takie, nie no przecież to nie jest możliwe. Czyli wiesz, taki wizja i emocja związana bardziej z wizją. A menadżer mówił, czekajcie, spokojnie chłopaki, zastanówmy się, może to nie jest możliwe za rok, ale może na przykład możemy zacząć nad tym pracować teraz i ten plan zrealizować. I zrobili to. I może nie zrobili tego, wiesz, że za rok, tylko postawili to jako cel, do którego jakby bardzo systematycznie, małymi krokami, ale zawsze do przodu, dążyli, czyli nagle się okazuje, że ta wizja pozwala nam wziąć w ogóle coś na warsztat i już pracować nad tym takimi bardzo praktycznymi narzędziami, które pozwalają nam tą wizją zarządzać, a jak zarządzać nie tylko wizją, działaniami, ale też naszymi emocjami, przekonaniami i odczuciami z tym związanymi. Zupełnie nie spodziewałem się, że ta rozmowa pójdzie w tym kierunku, to znaczy miałem jakiś taki, miałem taką ogólną wizję, w którym kierunku będzie ta szła rozmowa, ale wydaje mi się, że możemy zamknąć ją, czy kierować ją ku końcowi, konkludując właśnie. A w którą stronę myślałeś, że pójdzie rozmowa? Nie miałem pojęcia, nie, to jakby trochę wchodziłem jak zawsze w takie tematy na zasadzie improwizacji, żeby zobaczyć, wierząc w to, że tak naprawdę pokierujemy to razem tam, gdzie trzeba. I wydaje mi się, że jest tam, gdzie trzeba. To znaczy, przypominam, że tematem jest zacznij od siebie. Trochę tu się znowu podzielę taką obserwacją, bo od lat robiąc tak Brzmi Miasto, czy jeszcze wcześniej różne działania z Fundacją Krakowska Scena Muzyczna. Wcześniej działaliśmy tylko na terenie Krakowa, od jakiegoś już dłuższego zresztą czasu działamy w całej Polsce i zresztą nie tylko. I tak trochę z każdym rokiem cofaliśmy się o krok. Na początku w 2011 zaczynaliśmy od koncertu, wierząc, że to koncert wypromuje krakowskich artystów. Potem wydawaliśmy płyty, mieliśmy audycje w radiu, robiliśmy przeróżne rzeczy. W pewnym momencie weszliśmy w edukację, myśląc sobie, że kurczę, no nie jesteśmy w stanie zrobić nic, co z dnia na dzień wypromuje krakowski zespół. Wejdźmy w edukację, niech oni się sami promują, a my ich możemy pouczyć, jak się to robi. I z roku na rok cofamy się w tej edukacji do coraz bardziej podstawowych rzeczy. Już nie opowiadamy o tym, jak robić karierę, jak nie wiem, Elton John czy Maryla Rodowicz. Cofamy się i cofamy. W tym roku
postanowiliśmy wrócić do podstaw i zająć się czymś, co jest u podstaw całej naszej działalności. I trochę to, o czym opowiadasz, wizja, cel, takie zbudowanie jakby przekonania w sobie, że gdzieś chcemy zmierzać, zbudowanie jakiejś tożsamości wokół tego, czy na podstawie tego, nie wiem, czy tu nie mieszam kolejności, bo to może najpierw tożsamość, a potem wizja, że to jest właśnie to zaczęcie od siebie. Wydaje mi się, że to jest bardzo częstym problemem wśród artystów, których spotykam, jest to problemem dla mnie. Jest to problemem dla wielu, wielu absolwentów akademii muzycznych wspomnianych, gdzie mają wbite skille, gdzie są świetnymi instrumentalistami. Nieraz są świetnie skille już nie tylko muzyczne, ale social mediowe i branżowe wbite. I to kolejny warsztat z Facebooka, kolejny warsztat z Instagrama za nami, kolejny warsztat ze storytellingu i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzie to zmierza, jak nie ma tej bazy, nie ma tożsamości, nie ma wizji. To jest strasznie duże i poważne zagadnienie. I chciałbym, a niech będzie, nie miałem przygotowanego tego wywodu, ale zmierza to doskonale do tego, co będziemy robić w Inkubatorze 2021. Autoreklama, czas, start. Magda, co będziemy robić? Troszkę komentując to, co powiedziałeś, bo czuję, że taki może trop jeszcze tutaj jest istotny. I a propos tożsamości, wizji, też ja widzę, że też tożsamość jest tym, co jest ważne dla nas na teraz. Odpowiedzenie sobie na pytanie, kim my jesteśmy dziś. Ale też tożsamość jest częścią wizji, czyli kim ja chcę być za jakiś czas. Co nie znaczy, że mamy wymyślać siebie na nowo, ale też widzieć siebie w tym procesie rozwojowym. Wiesz, myślę sobie też, że fakt, że to jest dla nas takie trudne, albo że tak bardzo tego brakuje, to jest też takie nawiązanie do tego, do edukacji, o której rozmawialiśmy wcześniej. Bo nas uczy się w takim modelu edukacyjnym, gdzie nie zadaje się pytań, a co ty myślisz na ten temat, a jak ty chcesz? Jakby to jest ten problem, że po prostu mam wrażenie, że te pytania są tak naprawdę jednocześnie bardzo proste, ale są trudne dlatego, że my ich nie praktykujemy, bo nikt nas ich nie uczy sobie zadawać albo pracować z nimi. I gdybyśmy mieli choćby trochę przygotowania na jakichś wcześniejszych etapach naszego rozwoju, czy edukacji, czy procesów jakichś edukacyjnych, no to byłoby o wiele prostsze. Ja też tak miałam okazję uczyć się we Francji studiować i dla mnie to było fenomenalne właśnie doświadczenie zobaczyć, jak tam fantastycznie ludzie samodzielnie myślą, porównując, jak wyglądają studia w Polsce, jak tam. Dlatego, że tam się po prostu już małe dzieci od razu pyta, czego ty chcesz? Więc one są po prostu uczone do tego, żeby artykułować swoje potrzeby, swoje marzenia i różnego rodzaju chcenia. Oj, to poważne tematy, poważne. No i te tematy... Nie sądziłem, że zabrniemy tak, do tak poważnych konkluzji. Ale w sumie to jest miękkie przejście do inkubatora, bo wy też w tym roku postawiliście mocny akcent na pracę z tożsamością, prawda? I z pytaniem się o to, czego chcą ludzie. Tak, no trochę w odpowiedzi takiej na zaistniałą sytuację, bo ciężko jakby udawać, że nic się nie dzieje na zewnątrz. Cały świat stanął na głowie już nieco ponad, nie, blisko rok temu, faktycznie blisko rok temu. I zwłaszcza, czy branża muzyczna jest jedną z tych branż, które bardzo mocno zostały dotknięte sytuacją covidową i wszystkim, co się z tym wiąże, więc jakby nie za bardzo chcemy, czy możemy udawać, że nic się nie stało i pomyśleliśmy o tym, że jeśli będziemy serwować wiedzę, jak tu działać w tej branży muzycznej,
to narazimy się trochę na śmieszność, w tym sensie, że po pierwsze nikt nie wie, jak działać, bo nikt nie wie, z czego składa się ta dzisiejsza branża muzyczna, bo jest wywalona do góry nogami i się konstytuuje na nowo de facto. Możemy uczyć oczywiście o tym i będziemy uczyć o tym, jak to się jeszcze przed chwilą robiło, bo pewne rzeczy się zmienią, pewne się nie zmienią, jakieś tło, jakąś wiedzę chcemy podać. Natomiast tym takim najważniejszym aspektem z naszego punktu widzenia jest faktycznie ta tożsamość i to, żeby mieć taką wewnętrzną pewność odnośnie tego, co chcemy osiągnąć jako artyści, że tak naprawdę wszystko inne jest wtórne, w tym sensie, że narzędzi się nauczymy, relacje zbudujemy, sieci współpracy stworzymy, natomiast to się nie stanie, albo jeśli się stanie bez tożsamości, to będzie to wydmuszką i że ta tożsamość jest jakby tym kluczem do tego, żeby całą resztę zbudować wokół niej. Czy to ma sens, to co mówię? Ma, jak najbardziej ma. Ja bym może trochę tak dopowiedziała, bo też tożsamość, może warto dopowiedzieć po prostu słuchaczom naszym, jak my tą tożsamość też rozumiemy w kontekście branży muzycznej. Czyli to jest takie bardzo proste, nieproste jednocześnie pytanie, kim jestem i kim chcę być w branży muzycznej, albo kim chcę być jako artysta, kim się czuję, w jaki sposób chcę pracować, w jaki sposób chcę też, żeby ta moja ekspresja twórcza czy ekspresja mojego potencjału się manifestowała. Tak, bardzo ważne pytania. Wspomniałem chyba wcześniej, że zagęszczają nam się okazje do współpracy i będziesz jedną ze skrzydłowych, Magda, w projekcie. Jest to funkcja, którą wprowadziliśmy niejako w uzupełnieniu do funkcji kuratora, czyli eksperta merytorycznego. Jakie działania w ogóle jako skrzydłowa planujesz? Muszę przyznać, że bardzo poważnie podchodzę do tej roli supportującej dla Bartka, dla kuratora Bartka Stawiarza. Bardzo się cieszę też na tą współpracę, bo mieliśmy okazję, zresztą przy okazji kampu półtora roku temu, poznać się z Bartkiem, rozmawiać jeszcze wcześniej przed kampem przez telefon, więc pamiętam naszą rozmowę, że dużo jest takich punktów wspólnych, dużo jest nacisku na rozwijanie myślenia strategicznego, właśnie narzędzi związanych z projektowaniem i zarządzaniem, projektowaniem celów, projektów, przyszłości i zarządzaniem tym, co się wymyśliło. Więc ja bym chciała tutaj Bartka po prostu wesprzeć od tej strony edukacyjnej, bo też myślę, że mam nadzieję, że mogę o tym powiedzieć, że skrzydłowi też powstali po to, żeby wzmocnić proces edukacyjny, czyli też pomóc kuratorom dobrać takie narzędzia, żeby ich fantastyczna wiedza, ogromne doświadczenie znajdowało najlepsze ujście w spotkaniach ze społecznością. Czyli jak to te fenomenalne doświadczenia w branży muzycznej przełożyć na formaty pracy. Jak o tym opowiadać, jak to prezentować, aby to rzeczywiście było dla uczestników poręczne. Oprócz tego, co mówią kuratorzy, czyli wykładów i konsultacji z kuratorami, będą też tak zwane spotkania społecznościowe. Jak z twojej perspektywy w ogóle te spotkania społecznościowe, jaki mają wpływ na proces edukacyjny w takim programie jak Inkubator? To jest ciekawe to pytanie, dlatego że mam wrażenie, że trochę wracamy do punktu początkowego naszej rozmowy, bo się pytałeś o formaty edukacyjne w artystyce, że one mają bardzo często niestandardową formę. Te formaty, które my wybieramy, no właśnie, mają za zadanie bardzo często
oddać odpowiedzialność naszym uczestnikom, czyli pomóc im wejść w doświadczenie, wejść w dyskusję, spróbować sobie odpowiedzieć na pewne pytania, zanim przyjdzie wiedzący edukator czy mentor. I ja myślę, że jeżeli chodzi na przykład o procesy edukacyjne, o tym, czego edukacja szuka dzisiaj w takim swoim bardziej innowacyjnym wydaniu, to szuka formatów sieciowych, czyli właśnie zdekonstruowania tego, tej pasywnej relacji wszystko wiedzący nauczyciel i dopiero nabywający wiedzę uczący się. I społecznościówki, które wy macie, tak użyję tego kolokwialnego tutaj nomenklatury, czyli te spotkania społecznościowe, mogą mieć taki potencjał i mają taki potencjał, żeby zaktywizować przepływ wiedzy, wymianę doświadczeń pomiędzy samymi uczestnikami. Bo ci ludzie, którzy przyjdą, będą mieli fantastyczne historie, będą już mieli swoje pierwsze, większe lub mniejsze doświadczenie w branży muzycznej, albo w ogóle będą już bardziej doświadczeni. No i grzechem byłoby nie skorzystać z tego, czyli nie pracować na ich już istniejących zasobach. Więc te społecznościówki dla mnie pełnią naprawdę wiele funkcji. Właśnie w prowadzeniu takiej sieciowej edukacji, ale też możliwość zbudowania systemów wsparcia wewnątrz tych grup. No i pracy właśnie na zasobach. Co my już wiemy, co my już umiemy i na czym już możemy pracować, żeby lepiej wykorzystywać wiedzę i eksperymentować na rynku. Cieszę się, że tak mówisz. Moje doświadczenie jest bardzo podobne. Oczywiście te społecznościówki wymyśliliśmy już jakiś czas temu. Będziemy je trochę dostosowywać do całej filozofii, którą zdradziłem parę minut temu, inkubatora 2021. Natomiast moje doświadczenie faktycznie jest takie, że bardzo często ta wiedza, bardzo często jakby uczestnicy czy ludzie w ogóle, do tak brzmi miasto, przychodzą niekoniecznie po samą wiedzę, bo ta wiedza jest bardzo często ona jest dostępna, czy to na YouTubie, czy to na setkach blogów, które są wokół w internecie, na dziesiątkach warsztatów i paneli dyskusyjnych. Bardziej chodzi, czy potrafi chodzić o to, żeby jednak się połączyć w jakąś grupę i żeby zbudować jakieś wspólne doświadczenie, wymienić się informacją i budować na tym, czego się dowiemy niekoniecznie od edukatora, a to od kolegi, od koleżanki, bo to jest bardzo często również jakby aktualna i działająca metoda. Tak. I sam jakby mam, ja mówię dużo o społecznościówce, bo ja je prowadzę, ale prowadzę, czy prowadziłem dotychczas, natomiast Nie tylko dlatego, że jest mi to nadane, ale że jest to moją taką prywatną ambicją i chyba nie tylko ambicją, ale też tak naprawdę bardzo, bardzo dużo czerpię z tych społecznościówek. Jest to dla mnie to miejsce w inkubatorze, gdzie mogę sobie trochę poczerpać energii od ludzi i bardzo mi z tą energią potem dobrze. Więc wszyscy uczestnicy, dziękuję wam za dotychczas włożony przez was wkład energetyczny. I dobiegamy końca tak naprawdę, więc chciałem podziękować również tobie, Magda, za tę rozmowę. Mam nadzieję, że dotarliśmy, czy trochę udowodniliśmy taką podskórną tezę, że warto zacząć od siebie, czyli od swoich celów, swojej tożsamości, swojej wizji na to, co robimy jako artyści. Dzięki ci wielkie. Czy masz jeszcze coś do przekazania, o co nie zapytałem? O rany. Zrobiliśmy całkiem niezłego nura w głąb. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie i za tę rozmowę. Dużo ciekawych bardzo momentów.
Dla mnie była bardzo pouczająca, dlatego chyba lubię tak z tobą rozmawiać i tak często rozmawiamy. Za każdym razem wynoszę coś dla siebie i tak było i teraz. Dzięki wielkie, dzięki drodzy słuchacze, zapraszamy na Tak Brzmi Miasto w każdej postaci. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, Magda. Dzięki. Cześć, cześć, dziękuję.